Włączę nagrywania Nexus Live. No dobra, no to musisz przywitać w takim razie. No dobra, stary, kurwa. No to już, bo zacząłem, no musisz przywitać teraz, chciałeś. Okay. Witam serdecznie Nexus Live. Jeszcze raz, bo mi weszłeś w słowo, stary. Witam serdecznie Nexus Live. Dzisiaj ja i Cortis, specy od anime, będziemy zadawać Nexusowi bardzo niewygodne pytanie odnośnie jego wiedzy na temat japońskich, chińskich bajek, zarówno z mangi i anime. I moi drodzy, zaczniemy od bardzo prostego pytania. Rzeczy, które wydaje mi się, że każdy człowiek na całym świecie powinien wiedzieć. Wiesz, mi robi quiz o anime? Ja jestem, tak, robisz? Będziemy robić, dokładnie. I mój drogi, pierwsze pytanie. Znasz serię Pokémon, prawda? Tak, znam serię Pokémon. Jak się nazywa najbardziej popularny Pokémon żółty szczur? Kurwa, Ratata, kurwa. Nie. O, Pikachu. Ale powiem ci, jestem... Dobra, elegancko. To teraz następne pytanie, również z Pokémonów. Pierwsza generacja Pokémonów, ile miała w sobie poczków? 193? Kurwa, no nie mogę, nie? No nie mogę, kurwa! No... To 51, dobra, kurwa. Może Paweł coś łatwiejszego. Ile było smoczych kul? O właśnie, to też chciałem spytać, no. Smoczych kul ile było? Jaka to była seria? To było 9. Smoczych kul, tak? Dobra, 7, ile... przepraszam, 7 chyba, nie? I co przyzywałeś? 9, co przyzywałeś? Nie. Kurwa, albo 7, albo 9. To jest seria Dragon Ball i przyzywały smoka Shenrona. Ile smok mógł spełniać życzeń? Jedno życzenie? Dobra. Czy były inne smoki? O kurwa, nie wiem, chyba tak. Ile mogło tych smoków być? Ja pierdolę. Stary, nie wiem. Strzelam. Nie wiem. 3, kurwa. Ja mam podchwytliwe. No dobrze, mogę ci to zaliczyć, nie? A ja mam podchwytliwe. No? A czekaj, trafiłem? No, 3, ale 4 teraz oficjalnie. Ja mam podchwytliwe, takie naprawdę podchwytliwe. Ile poziomów Super Saiyana było w pierwszej serii Dragon Balla? 3, albo 4. Żadnego nie było, Nexuro. Żadnego nie było. Bo Super Saiyan nie było, był Saiyan tylko, tak? Nie, no wiesz, no pierwsza seria Dragon Balla w ogóle nie miała Notiona Saiyana w sobie kompletnie. Aha, o chuj, dobra, albo to podchwytliwe, bo to pierwsze, ale później to były jakieś, kurwa, super coś tam, super jasne. Ten, jeszcze dalej, kurwa, były z 3 albo 4. Zobaczymy, czy jesteś prawdziwym weebem. Kiedy mówię słowo Sharingan, jaka część ciała przychodzi ci na myśl? Jaka część oka, kurwa, no oko. No jebałem się, no dobra, jaki kolor przychodzi na myśl? Czerwony. Czerwony. I czarny. Nie? Jaka umiejętność w tym oku, jaką mogłoby ci to oko dać umiejętność? Wymień jedną, a daje dużo. Przewidywanie ruchów przeciwnika. O kurwa, dobra. Powiem ci to. I'm impressed. Skąd o tym wiesz? Bo kurwa kiedyś na GTX-ie leciał, stary. I Kakashi miał, później kurwa Sasuke, jeszcze tam jeszcze nie dalej. Normalnie. Dobra, z jakim... proszę bardzo, teraz Nexuro, następne pytanie. Z jakim klanem w tym uniwersum utożsamiany jest ów Sharingan? O chuj, co to było? Jakiś tam był, ale kurwa, co to... Jak mi powiesz pewnie nazwę, to będę wiedział. To będzie Sasuke, kurwa, ale... No? On nie miał jakoś kurwa na nazwisko, jakieś kurwa, jakieś coś tam. No miał, na pewno miał. Na pewno miał. Coś tam ich. Przeczytaj to. Proszę, teraz. Dobra, zgadłeś, ale musisz to przeczytać. Tan Uchiha, o, proszę bardzo. No dobra, bo ci napisali Uchiha, nie. Przecież pewnie stary, dlatego. Uchiha, nie, kurwa, co ty gadasz. Nie powiedziałem tak, stary. Dobrze jest, dobrze, bardzo dobrze. Tak, która powiem ci tak, no. Kurwa, taka staram czwórka się, z minusem. Kurwa. Czwórka z minusem. Dobra, przejdźmy na coś, co ja się też ostatnio o tym dowiedziałem. Jest taka seria, co się nazywa Wybielacz, to jest Bleach. O gościach, którzy mają miecze, są ludźmi, którzy, czy właściwie duchami, które mogą być ludźmi, którzy są nie duchami, mają miecze. I mają specjalną taką umiejętność, jeżeli są mega koksami.
No to mają taką jedną umiejętność, to się na B nazywa i napierdalają ostro i mają super zdolności wtedy. Jak się ta umiejętność nazywa? Zaczyna się na literkę B. To był jakiś kurwa Bankai? Coś takiego? Bankai chyba, nie? Dobrze. Kortyż, teraz ty daj jakąś fajną pamiętam, rzecz. Bo kurwa oglądałem... Czekaj, Bleach leciał też kurwa na Hyperze kiedyś, stary, pamiętam. Nie. No. Czy leciał wtedy? Nie. Kurwa, gdzieś oglądałem. Jak się nazywa główny bohater? On się nazywał ten... Truskawka? Ten rudy taki. Czekaj, kurwa, mam normalnie... Nie patrzę na czat. On się nazywa... Pierwsza litera. Powiedzcie mi pierwszą literę. I. Ichigo. Proszę bardzo. Trochę popatrzałeś na czat. Nie popatrzałem na czat. Nie było nic, stary, na czacie. Zobacz, do tej pory nawet nie ma. Dobra, okej. Okay. W takim wypadku... Kortizia, masz jakieś pytanie może do Nexora? Nie. Tylko takie 4 minus bym mu dał, tak szczerze powiedziawszy. No nie? Tak 4 minus, no. Jakbyś jeszcze powiedział Bankai, Senbon, Zakura, Kageyoshi, to bym mu dał więcej. Aha, bo jest tryb emotes, stary, zobacz, mi wrócili tryb emotes, kurwa, na tego. Nie mogę widzieć. Dlatego nie ma podpowiedzi. Dobra, no to okej, okay. No to jak się takie miecze nazywają w tym wybielaczu, w tym bliczu? Na Z mają taką specjalną nazwę. O, stary, tego to nie. Ale wiem, że mieli takie duże kurwa żylety, stary. Nie, no niektórzy, no w zależności od tego, jak się odblokowywali, no to tak, takie przyjmowały postać, tak? Kurczę, nie wiem, stary. To jest o króla szamanów mierpi zapytaj, kurwa, stary. Okej, okay, to jak się nazywał duch szaman naszego głównego bohatera? On się nazywał Yo, prawda? Jak się nazywał jego. Yo Asakura chyba, tak? Jak się nazywał jego szaman? Jego duszę. Amidamaru, stary! Dobrze, bardzo dobrze. Jak się nazywał jego brata bliźniaka, który nie był tak de facto jego bratem bliźniakiem, jego... Oh my god, stary, czekaj, kurwa, ja takie rzeczy... A ty chyba 180 zrobiłeś teraz flame tak grubo. Grubo, nie? Ludzie o tym nie wiedzą, bo wszyscy się śmieją, Amidamaru do miecza, ale to jest bardzo ważna rzecz, nie? Ognisty taki, no ja wiem, że się nazywa ognisty taki, powiem wam. Kurwa, nie wiem, ty, nie pamiętam. Tutaj kurwa myśli. Nie. O, Hiura bardzo ładnie, kurde. Jak? Spirit of Fire. Spirit of Fire. Nice. To jakiś quest, kurwa, w Bobie Hamski, nie? Dobra. W takim wypadku, jak powstały Pokémony, powstała też seria Digimon, która była chyba, jeżeli pamiętam, ona chyba była koreańską wersją Pokémonów. Digimony były japońskie, halo. Na 100%? A, czekaj, sprawdzimy. Mogę się mylić, albo po prostu ja mam jakiś Mandela efekt. Nie, japońskie były. Japońskie, dobra. No. Bazowało oczywiście, no nie oszukujmy się, na sukcesie Pokémonów. W takim wypadku, mój drogi, w jakim świecie miały miejsce Digimony? Stary, w naszym świecie, stary. No właśnie nie. Naprawdę? No nie. Digimony to jest, generalnie to jest to, że to jest jak w digitalu jakimś było, o ile dobrze pamiętam. O, widzisz, to dobrze kombinujesz, więc co to może... Oni gdzieś mieli w jakiejś to, kurwa, w jakiejś takiej symulacji coś tam było, kurwa, że te plany się tak by... Nie wiem dlaczego, ale mogę to pieprzyć głupoty, ale mam wrażenie, że te światy jakoś się przekrosowały, coś takiego, nie pamiętam. Też był taki motyw później, fakt, w Matrixie. No coś a la Matrix był, no dobra, no okej. Okay. Dobra, jaka postać, ja akurat nie jestem w tym specem, ale zadano tutaj pytanie. Jaka postać używa umiejętności Gomu Gomu? Jezu. Gomu Gomu no. To nie był ten taki, kurde, z tym rogiem takim, morsik taki, kurwa? Był taki gość, kto, kurwa, nosi taki białe futerko. Powiem ci inaczej, ma jeszcze transformacje, które się nazywają jak biegi po polsku. Czy po angielsku, przepraszam. Że gear, coś tam, tak? Tak jest, no. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. W świecie animu. To ci bardzo proste pytania zadaję, jeszcze nie weszłem na wyższy poziom. Jest, Digimony, to wiesz, kiedy oglądałem też na jakimś Jetixie, kurwa, przez chwilę, stary. Ale to nie Digimony już, on już chłopie zmienił temat, nawet nie zdążył zauważyć. Aha, to o czym ty gadasz teraz? No widzisz. O czym ty... Jakie anime obecnie ma najwięcej odcinków? Aha! I wyszło jego adaptacja ostatnio na Netflixie. No dokładnie. Filmowa taka real life. Ostatnio to co wyszło, kurde, ten... Good game, Mercedes!
Chodzi o te kurwa to z tym, co on z taką czapką chodzi. Random Bruce, kurwa, o. Hey, how you doing? Kolo, już wyższy poziom widzę jest Paweł. Zaliczamy mu to czat? Czekaj, bo to się nazywało, kurde... Jaka była pierwsza litera tego? O. O Jezu, to nie będę pamiętał. Ale żeśmy go zrobili. Nie będę wiedział. One Piece! One Piece! Dobra, bym wiedział, kurwa. Jebać Peace, kurwa. Dobra, teraz trochę z takich starszych czasów. Znamy wszyscy disneyowskiego Króla Lwa, ale przed Królem Lwem powstał inny chyba z lat 70. stare anime, które było dokładnie... Które Disney oczywiście zerżnął, żeby stworzyć Króla Lwa. O takim małym lwie. Możesz podać angielską nazwę tego anime? Stary, to przecież ja jeszcze nie żyłem, ty. Bo pan na świecie go nie, bo ty tak daleko nie wychodź, Paweł, już... Ja myślałem, że to jest taka kurwa wiedza oczywista, ty. Naprawdę? No nie no. Że Disney z tego zderzą tak kurwa po całości. No to nie, stary. Kurwa, dobra, okej. Myślałem, że to jest tak kurwa w sumie znane jak Pikachu. Kimba Biały Lew, stary. Simba Biały Lew. Kimba. Kimba, okej, Pawełek. Yeah. Chyba niedobrze się czujesz, co? Motomyszy z Marsa to nie jest anime, moi drodzy. Nie? A ja bym powiedział, że jest. Dlaczego myślisz, że to jest anime? Dlaczego? Ale dobra. A no. Nie, bo to była bardziej kreska taka, wiesz, no to bardziej amerykańskie bym powiedział, to było takie, wiesz, tak jest, Ameryka tak jest. Taki, nie? Ale moi drodzy, ja powiem tak. Tak, Pszczółka Maja to jest anime. Nie no, Nexus coś tam wie, no już no to... Coś wie, powiem tak, coś wie. Solidna czwóreczka, no nie jest to... No, nie. Ci nigdy nie dał, nie? Ale czwóreczka solidna, pozdrawiamy Nexus Live, jesteś certyfikowanym weebem na czwóreczkę. No kurwa, mogę źle odpowiedzieć, myślałem, że mi właśnie nie zaliczysz, kurde, ja nie chcę być weebem. Zalicza się, niestety, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam Nexus Live, kurde.